Naszą uroczystość rozpoczniemy hymnem państwowym. Do hymnu! Państwa Ludowego w Tarnowie, kolegę Stanisława Sorysa. Koleżanki, koledzy, drodzy goście, bardzo serdecznie witam na 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Cieszę się bardzo, że jest nas dzisiaj tutaj tak wiele osób, wiele delegacji z różnych części Małopolski. Proszę pozwolić, że w naszym wspólnym imieniu powitamy naszych wspaniałych gości, którzy zaszczycili nas dzisiaj swoją obecnością. Witam bardzo serdecznie kolegę doktora Władysława Kosiniaka-Kamysza, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, posła ziemi tarnowskiej. Prezesie, witamy Cię bardzo, bardzo serdecznie po raz kolejny na naszej, na Twojej tarnowskiej ziemi. Witam bardzo serdecznie doktora Adama Jarubasa, wiceprezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, posła do Sejmu Parlamentu Europejskiego. Witam bardzo serdecznie doktora Andrzeja Kosiniaka-Kamysza, prezesa honorowego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Prezesie, witamy Cię również bardzo serdecznie. Witam serdecznie doktora Krzysztofa Klęczara, prezesa Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz prezesów zarządów powiatowych i gminnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam serdecznie kolegę Wojciecha Kozaka, wicemarszałka byłego województwa małopolskiego, obecnie radnego, szefa klubu radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam serdecznie kolegę Stanisława Pasonia, radnego sejmiku województwa małopolskiego, byłego posła Rzeczypospolitej. Witamy Cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie pana Romana Ciepiele, prezydenta miasta Tarnowa. Prezydencie, witamy serdecznie. Witam wiceprezydenta Tarnowa, Tadeusza Kwiatkowskiego. Witam przewodniczącego Rady Miasta Tarnowa, pana Jakuba Kwaśnego. Witam kolegę Andrzeja Harężlaka, prezesa Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Witam wszystkich starostów, wójtów i burmistrzów z naszego regionu, tych wszystkich, którzy tutaj uczestniczą w naszym wydarzeniu. Witam serdecznie. Witam serdecznie doktora Jerzego Fidigera, dyrektora Szpitala Stefana Żeromskiego w Krakowie. Witam pana Ryszarda Czaickiego, prezesa Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie, przewodniczącego Rad Powiatowych. Witam serdecznie pana Marka Sztajndla, prawnuka Wicentego Witosa. Witam kolegę Ryszarda Ochwata, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Muzeum imieniem Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, pomysłodawcę i jednego z wcześniejszych organizatorów tegoż wydarzenia. Witam serdecznie pana Łukasza Krzysztofika, prezesa Związku Młodzieży Wiejskiej Województwa Małopolskiego. Witam pana Adriana Zaleśnego, prezesa Forum Młodych Ludowców. Witam druhów, komendantów, prezesów i strażaków, ochotników, ochotniczych straży pożarnych. Poczty sztandarowe wystawione przez ochotnicze straży pożarne. Witam serdecznie. Witam serdecznie przedstawiciele prasy, radia i telewizji, tak licznie zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości. Witam poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, ochotniczych straży pożarnych oraz oczywiście Polskiego Stronnictwa Ludowego i szkół. Witam serdecznie. Witamy serdecznie orkiestrę dętą zakładów azotowych w Tarnowie pod kierownictwem kapelmistrza Jacka Skrzeleskiego. Witamy bardzo serdecznie. Oczywiście również dziękuję, witam i dziękuję prowadzącego dzisiejsze uroczystości, jak i również poprzednie, w minionych latach, pana Ryszarda Stankowskiego, wicewójta gminy Pleśne. Szanowni koleżeństwo, nie będę robił wprowadzenia jak w minionych latach, dlatego że w ostatnich dwóch dniach uczestniczyłem w kilku uroczystościach, w których przewijał się bardzo mocno wątek Bitwy Warszawskiej i wszystko zostało to zredukowane do 15 sierpnia. Mówili o tym przedstawiciele instytucji państwowych, instytucji publicznych. Dlatego postanowiłem dzisiaj w taki sposób chronologiczny przedstawić wydarzenie Bitwy Warszawskiej
bo tak naprawdę 15 sierpnia odzyskano utracone dwa dni wcześniej tereny wokół właśnie Warszawy. Szanowni Państwo, pomiędzy odradzającą się po 123 latach niewoli niepodległą Polską a Rosją nie istniała żadna uznawana przez strony granica państwowa. Rząd bolszewicki w Rosji nie był uznawany na arenie międzynarodowej, zaś kwestią sporną pozostawał status terytoriów położonych pomiędzy zwartym etnicznie obszarem polskim a obszarem rosyjskim. W konsekwencji starcie pomiędzy Polską a Rosją o wzajemne granice i sposób zorganizowania politycznego ziem pomiędzy wschodnią granicą Kongresówki a granicą Rzeczypospolitej obojga narodów sprzed rozbiorów było nieuniknione. Marsz sił sowieckich na zachód rozpoczął się 17 listopada 1918 roku. 11 grudnia przyjęły z rąk niemieckich Mińsk, 5 stycznia 1919 roku po walkach z samoobroną polską Wilno. Właśnie atak wojsk bolszewickich na Wilno 4 stycznia 1919 roku często jest uznawany za faktyczny początek wojny polsko-bolszewickiej. Od czasu zakończenia ofensywy na Kijów armia Wojska Polskiego została zmuszona przez wojska radzieckie do chaotycznego odwrotu na zachód. Na przełomie lipca i sierpnia 1920 roku sytuacja wojsk polskich stawała się krytyczna. Niepowodzeniem zakończyła się próba powstrzymania ofensywy sił bolszewickich na linii Bugu. Jeszcze w lipcu podjęto radykalne kroki. Powołano nowy rząd z Witosem na czele. Stworzono Radę Obrony Państwa, zupełnie nową strukturę, która miała działać sprawniej niż dotychczasowe organy zajmujące się wojskiem. Na mocy ich decyzji powołano Armię Ochotniczą z popularnym generałem Józefem Hallerem. W pierwszych dniach sierpnia 1920 roku z Warszawy do Poznania wyjechał personel placówek dyplomatycznych. Ewakuowano także ich archiwa. Szefowie misji dyplomatycznych opuścili miasto 14 sierpnia. W Warszawie pozostali jedynie nuncjusz Achille Ratti, późniejszy papież Pius XI oraz poseł z Włoch. Spośród przedstawiciela najwyższej władzy na placu boju pozostał tylko chłop. Premier Wicenty Witos. On właśnie w krytycznym momencie wojny polsko-bolszewickiej 24 lipca 1920 roku stanął na czele rządu obrony narodowej, który uzyskał poparcie wszystkich sił politycznych w kraju. W odezwie do braci włościan na wszystkich ziemiach polskich 30 lipca 1920 roku Witos napisał: gdyby zaszła taka potrzeba, musimy podjąć walkę na śmierć i życie, bo lepsza nawet śmierć niż życie w kajdanach. Lepsza śmierć na polu niż podła niewola. Precz z małodusznością, precz ze zwątpieniem. Ludowi, który jest potęgą, wątpić nie wolno, ani rezygnować nie wolno. Trzeba ratować ojczyznę, trzeba jej oddać wszystko, majątek, krew i życie, bo ta ofiara stokrotnie się opłaci, gdy uratujemy państwo od niewoli i hańby. Z początkiem sierpnia oddano twierdzę Brześć, a Armia Czerwona uzyskała otwartą drogę na Warszawę. Siły polskie wydawały się bliskie rozpadu, a obserwatorzy przewidywali decydujące zwycięstwo radzieckie. 6 sierpnia oddziały polskie otrzymały rozkaz cofnięcia się ku Wiśle celem przegrupowania sił, przygotowania kontruderzenia i zorganizowania obrony stolicy. Ogółem siły polskie to 123 tysiące żołnierzy, 500 dział, 1780 karabinów maszynowych, 2 eskadry samolotów. Generał Józef Haller formował Armię Ochotniczą. Do 30 września 1920 roku w szeregi armii wstąpiło 105 714 ochotników, z czego ponad prawie 50% do piechoty, 9% do kawalerii i 12% do artylerii. 6 sierpnia nad ranem wybrano ostatecznie rejon koncentracji wojsk do przeciwuderzenia. Zaproponowanych przez szefa generalnego sztabu generalnego Tadeusza Rozwadowskiego wybrano okolice Wieprza. 6 sierpnia po południu został wydany rozkaz nr 8358 łamane przez Trzy Rzymskie, który uruchamiał realizację planu operacji. Został zatytułowany rozkaz do przegrupowania, wydany przez Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego,
a podpisany przez szefa sztabu generalnego, generała porucznika Tadeusza Rozwadowskiego. Planowany manewr polegał na nagłym oderwaniu się wojsk polskich od wojsk radzieckich i dokonaniu w głębokiej tajemnicy przegrupowania dywizji polskich w taki sposób, by w oparciu o obronę na Wiśle, Narwie i Ożycu oraz przyczółku mostowym Modlin, Warszawa podjąć obronę stolicy, a z Zawieprza wprowadzić armię manewrową decydujące właśnie konnatarcie. W nocy z 8 na 9 sierpnia generał Tadeusz Rozwadowski opracował rozkaz operacyjny specjalny numer 10 tysięcy, będący ostateczną modyfikacją planu bitwy warszawskiej. Zakładał on dodatkowe wzmocnienie frontu północnego i nakładał na 5. Armię generała Sikorskiego poza zadaniami defensywnymi również zadania ofensywne. Rozkaz kończył się słowami: nogami i męstwem piechura polskiego musimy wygrać tę bitwę. Tuż przed rozpoczęciem decydującej bitwy, to jest 12 sierpnia, Józef Piłsudski opuścił Warszawę i udał się do kwatery głównej w Puławach. Przed wyjazdem złożył na ręce premiera Witosa dymisję z funkcji naczelnika państwa i naczelnego wodza. Witos jednak dymisji nie przyjął. Niemniej jednak Piłsudski opuścił rejon koncentracji. 13 sierpnia w pierwszym dniu bitwy nastąpiło gwałtowne natarcie dwóch radzieckich związków taktycznych. Jednej dywizji z 3. Armii Łazarewicza i jednej 16. Armii Sołochuba. Nacierały one na Warszawę z kierunku północno-wschodniego. Przełamały obronę 11. Dywizji pułkownika Bolesława Jaźwińskiego i zdobyły Radzymin. Następnie jedna z nich ruszyła na Pragę, a druga skręciła w prawo na Jeporęt i Jabłonną. Rozpoczęła się dramatyczna walka pod Radzyminem. Niepowodzenie skłoniło dowódcę Polskiego Frontu Północnego do wydania dyspozycji wcześniejszego rozpoczęcia działań zaczepnych przez 5. Armię generała Sikorskiego z obszaru Modlina, by tym samym odciążyć 1. Armię generała Latanika, osłaniającą Warszawę. W następnym dniu, to jest 14 sierpnia, zacięte walki wywiązały się już wzdłuż wschodnich i południowo-wschodnich umocnień przedmieścia warszawskiego, na odcinku od Wiązowa po rejon Radzymina. Siły polskie stawiały wszędzie twardy opór i nacierające wojska radzieckie nie uzyskały poważniejszych sukcesów. Również 14 sierpnia ksiądz Ignacy Skorupka zginął od kuli wroga w momencie udzielania pomocy i ostatniego namaszczenia konającemu żołnierzowi. 15 sierpnia koncentryczne natarcie odwodowych dywizji polskich 10. Dywizji generała Żeligowskiego i 1. Dywizji litewsko-białoruskiej generała Jana Rządkowskiego po całodziennych zażartych bojach przyniosło sukces. Odzyskany został Radzymin i polskie oddziały wróciły na pozycje utracone przed 2 dniami. Na liniach bojowych przedmieścia warszawskiego toczyły się nadal intensywne walki. Sytuacja wojsk polskich uległa częściowej poprawie. 16 sierpnia 1920 roku Józef Piłsudski po odwiedzeniu przyszłej żony i córek w majątku Winiewy Długoszowskiego w Bobowej koło Tarnowa udaje się do Dęblina i wraca na pole bitwy. Zgodnie z przyjętym planem bitwy warszawskiej 5. Dywizja z Nadwieprza wprowadza kontruderzenie. Siły, jakie zostały zaangażowane, to 27 500 żołnierzy piechoty, 950 kawalerzystów, 461 karabinów maszynowych i 90 dział polowych. Dywizje grupy uderzeniowej, mające ogromną przewagę nad słabą radziecką grupą mozyrską, ruszyły szerokim frontem, by już w drugim dniu natarcia, 18 sierpnia, dotrzeć do Warszawy, trasy Warszawy-Brześć. Rokowało to wyjście na tyły wojsk radzieckich pod Warszawą. Pod Warszawą wojska radzieckie zostały związane energicznym zwrotem zaczepnym sił części sił polskich z przedmieścia wspartych czołgami atakującymi w kierunku Miz Mazowiecki. Działania wojsk polskich wymusiły niezorganizowane cofanie się Armii Czerwonej na wschód. Armia Czerwona poniosła znaczne straty. Od tego momentu przez kolejne tygodnie Wojsko Polskie pozostawało w permanentnej ofensywie. Siły polskie przeszły do działań pościgowych, odnosząc kolejne zwycięstwo. Jednym z głównych przesłanek umożliwiających ten militarny sukces z pewnością był również dobrze zorganizowany i działający wywiad. Już we wrześniu 1919 roku szyfry Armii Czerwonej zostały złamane przez porucznika Jana Kowalewskiego. Manewr polskiej kontrofensywy udał się zatem m.in. dzięki znajomości planów i rozkazów strony radzieckiej i umiejętności wykorzystania tej wiedzy przez polskie dowództwo.
Jak napisał o pracy polskiego radiowywiadu w okresie omawianego konfliktu Mieczysław Ścierzyński, nieprzyjaciel sam informował dokładnie nasze dowództwo o swoim stanie moralnym i materialnym, o swoich stanach liczebnych i stratach, o swoich ruchach, o osiągniętych zwycięstwach i poniesionych klęskach, o swoich zamiarach i rozkazach, o miejscu postoju swych dowództw oraz rejonach dyslokacji swoich dywizji, brygad i pułków. Koleżanki i koledzy, szanowni państwo, dziś możemy z całą pewnością stwierdzić, że nie byłoby triumfu polskich oddziałów, gdyby nie charyzma, patriotyzm i odpowiedzialność Wicentego Witosa, prawdziwego bohatera tamtych dni. Nie byłoby cudu nad Wisłą, gdyby nie zdolności dowódcze generała Tadeusza Rozwadowskiego. Jaka tymczasem wdzięczność spotkała przywódcę chłopskiego? Zaledwie 6 lat później Wicenty Witos został aresztowany, gdzie bito go i upokarzano, a następnie został skazany w procesie brzeskim. Podobna sytuacja dotknęła generała Rozwadowskiego. Po przewrocie majowym, w którym dowodził wojskami wiernymi rządowi, został wraz z grupą wysoko postawionych generałów aresztowany i wywieziony do wojskowego więzienia śledczego na Antokolu w Wilnie. Obok Rozwadowskiego w grupie tej znaleźli się Włodzimierz Zagórski, minister spraw wojskowych, Juliusz Malczewski oraz Bolesław Jaźwiński. Wysunięto wobec nich absurdalne zarzuty natury kryminalnej. W prasie z tego okresu z premedytacją kłamano i oczerniano oskarżonych. Zagórski zginął, a Rozwadowski i Jaźwiński zmarli, zanim zakończył się proces w ich sprawie. Szybko pojawiły się hipotezy o otruciu obu generałów. To pokazuje, jakim Wicenty Witos był człowiekiem, jakie wartości wyznawiał i jakim sprawom pozostał wierny, że w rozpaczliwych chwilach narodowej próby był prawdziwym mężem stanu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję koledze prezesowi. O wystąpienie proszę prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, kolegę Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wielce szanowni gospodarze, na czele z prezesem zarządu powiatowego, z prezesem zarządu wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, drogi kolego europośle, wielce szanowni samorządowcy, na czele z gospodarzem miasta, panem prezydentem, przewodniczącym Rady Miejskiej, wraz z radnymi województwa małopolskiego, miasta Tarnowa, starostowie, wójtowie, burmistrzowie, wszyscy samorządowcy, czcigodne poczty sztandarowe, wielce szanowni państwo, droga orkiestro, rodacy. Dla nas to zawsze jest dzień szczególny, moment szczególny, w którym przychodzimy przed pomnik naszego bohatera, premiera naszej wolności. Pięknie tą historię zaprezentował Stanisław Sorys, pokazując, gdzie tak naprawdę leży klucz do zwycięstwa roku 20. W działaniach tych wszystkich, którzy się zjednoczyli. Ludu, armii, próśb kierowanych do dobrego Boga. Tych wszystkich, którzy odpowiedzieli na apel Wincentego Witosa. Stworzyli tak naprawdę państwo, które nie miało prawa, analizując tylko i wyłącznie matematycznie to, co się wtedy działo, nie miało prawa zwyciężyć w tej wojnie. A wygrało i bitwę, wygrało w niezwykły sposób. Przychodzimy tutaj jednak nie tylko dla umiłowania historii, szacunku bohaterom. Przychodzimy tutaj dla przyszłości. Szanując przeszłość, spotykamy się idąc w przyszłość, sięgając po przyszłość, bo jeżeli nie będziemy tak robić, to tej przeszłości po prostu nie jesteśmy warci. Tej historii, tej tradycji nie jesteśmy warci, jeżeli naszym celem będzie tylko i wyłącznie upamiętnienie. Jestem święcie przekonany, że naszym wspólnym celem jest lepsza przyszłość Polski. Jest państwo bezpieczne, dostatne, które szanuje każdego ze swoich obywateli.
które dba o nas wszystkich. Dba o całą wspólnotę, niezależnie czy ktoś podchodzi z wielkiego miasta, czy z najmniejszego sołectwa, z najmniejszego przysiłku. Niezależnie jakie ma wykształcenie, jaki ma status materialny, niezależnie od jego poglądu, wyznania, ma dbać o nas wszystkich. O takie państwo walczyli w 1920 roku. O państwo dla wszystkich. O państwo dla ludu. Nie dla tylko i wyłącznie arystokracji i elity. I dzisiaj trzeba o takie samo państwo walczyć. W inny sposób. Nie z tymi, którzy nachodzą nas. Choć o tym też będę mówił, bo to niebezpieczeństwo i zagrożenie niepodległości, suwerenności czy bezpieczeństwa narodowego istnieje realnie dzisiaj. Ale najpierw trzeba zrobić porządek w Polsce. Bo wystawiamy na szwank naszą ojczyznę również w obliczu zagrożeń zewnętrznych, mając bałagan, chaos, a tak naprawdę bajzel w państwie. Taki bajzel dzisiaj tutaj w Polsce jest. Nieudolni urzędnicy, nominaci partyjni. Na czele z premierem, który oszukuje, kłamie i wprowadza w błąd opinię publiczną. Który jest symbolem tak naprawdę władzy upokarzającej drugiego człowieka. Bo okłamywanie społeczeństwa, narodu jest upokarzaniem. Z tym upokorzeniem przez kłamstwo płynące z ust najważniejszych przedstawicieli państwa polskiego trzeba po prostu skończyć. Po to tu dzisiaj jesteśmy, żeby dać też wyraźny sygnał. W 85. rocznicę wielkiego strajku w II Rzeczpospolitej, w 85. rocznicę represji za walkę o wolność, demokrację, ale też o godne życie, o pracę, która się opłaca. To było 85 lat temu, kiedy nasi bracia, nasi poprzednicy wystąpili przeciwko władzy sanacyjnej, bo te powody, jakże dzisiaj też można przenieść, oczywiście zachowując miarę i proporcje, na dzień dzisiejszy. Nie można się zgadzać na państwo, które jest w rozkładzie, które nie potrafi zareagować, jak dochodzi do katastrofy ekologicznej w Odrze, które nie potrafi zaplanować budowy i rozwoju i przez na przykład taką megalomanię portu komunikacyjnego chce niszczyć wspólnoty lokalne i łamać ludziom życie, wywłaszczać. Nie możemy się zgadzać na państwo, które upokarza tego, który dla nas jest solą ziemi, gospodarza, rolnika, przedsiębiorcy, czy każdego, kto własną pracą tworzy swoją firmę, czy to gospodarstwo rolne, czy gospodarstwo, czy przedsiębiorstwo. Czy to jest mała firma, najmniejsza firma rodzinna, jednoosobowa, czy średnia i większa. Jeżeli tworzą miejsca pracy, to są solą tej ziemi, to oni są esencją, a nie przeciwko nim wytaczać dział. Nie możemy się zgadzać na narażanie na szwank bezpieczeństwa narodowego, żywnościowego i energetycznego. A te wszystkie trzy są zagrożone. I mogę powiedzieć to z pełną odpowiedzialnością, choćby w obliczu tego muru na granicy polsko-białoruskiej, za którym my zagłosowaliśmy jako jedyni na opozycji, bo chcemy bezpiecznej Polski. Ale to powinno być profesjonalnie wykonane, a nie tak, że można zrobić podkop na kilka metrów i przejść ten i pokonać ten mur. To pokazuje, jak nie działają instytucje państwowe. Jak to wszystko jest w wielu miejscach po prostu nieprzygotowane. Tylko i wyłącznie będą wykonywać polecenia. Nie zgadzamy się na państwo scentralizowane, bo ono się kończy właśnie w taki sposób, że nie rozpoznaje zagrożenia i nie jest w stanie ktoś podjąć decyzji. Nie zgadzamy się na niszczenie Polski samorządowej, na zaoranie Polski lokalnej, tej, z której my pochodzimy, której reprezentantem jesteśmy. Będziemy robili wszystko, żeby nie doszło do fatalnych zmian w oświacie, które upokarzają drugiego człowieka, które ktoś próbuje nazwać radość posiadania dziecka, radość urodzenia dziecka. Ktoś próbuje porównać do hodowli. Radość posiadania dziecka jest największym prawem, jakie człowiek otrzymuje. Prawem przynależnym godności człowieka z jego urodzeniem, nie nadanym przez nikogo. Upokarzanie tego prawa, upokarzanie jakiejkolwiek osoby, tych wszystkich dzieci,
które też się narodziły dzięki metodzie in vitro, jest po prostu obrzydliwe, jest po prostu chamskie, jest po prostu niegodne. Tą godność ludzką, przyrodzoną, ale też tą wynikającą z tego, żeby Polacy mieli za co i z czego żyć, żeby praca się po prostu opłacała. Dzisiaj się praca nie opłaca, bo wzrost inflacji jest wyższy niż wzrost wynagrodzeń. To znaczy, że tracimy. Dzisiaj praca się nie opłaca, ponieważ rządzący nie potrafili zareagować na kryzys gospodarczy. Dzisiaj praca się nie opłaca, bo nie można kupić mieszkania, a wzięcie kredytu graniczy z cudem, nie mówię, że jego spłaci. To wszystko trzeba zmienić. Jesteśmy pogrążeni w chaosie. On dotyka teraz coraz większe grupy, coraz nowe osoby. Wiele osób przeciera oczy z przerażeniem, bo żyło pod wpływem totalnej propagandy wylewającej się z telewizji rządowej od świtu do nocy. Tą propagandę też musimy zniszczyć. Ona zniszczyła II Rzeczpospolitą. Wtedy też wszyscy, nawet w sierpniu 1939 roku, słyszeli z radia i prasy, że Polska jest zwarta, silna i gotowa, że władze sanacyjne są zwarte, silne i gotowe. Zwarte przy żłobie, silne w gębie i jak się okazało, gotowe do ucieczki. Tacy byli, ale ich naśladowcy, nieudolni nawet naśladowcy, można powiedzieć, w wielu kwestiach. Grupa rekonstrukcyjna sanacji, która dzisiaj rządzi Polską, też do tego ostatniego będzie pewnie najbardziej gotowa, do ucieczki przed problemami Polaków. Mówię dzisiaj bardzo dużo o tym, co nas boli. Co boli tych, z którymi ja się spotykam, my się spotykamy jako odpowiedzialni. Szczególnie za Polskę lokalną, wspólnoty małych ojczyzn, za bezpieczeństwo żywnościowe czy energetyczne, bo o tym bardzo dużo mówimy. O zielonej energii, o gospodarowaniu, które się opłaca, o cenach nawozu. Mówię dzisiaj o tym, bo to jest przyszłość. Z tym się trzeba będzie zmierzyć. To jest rok, w którym się będzie wszystko decydować. To jest rok, który rozpoczyna tak naprawdę kampanię wyborczą, która wyłoni, mam nadzieję, zmienione, nowe, lepsze władze w Polsce. Ale to zależy od nas. My musimy być wszędzie, gdzie to możliwe. Sięgnąć po każdego, który dzisiaj do nas przychodzi. Uruchomić wszystkie swoje siły wszędzie w Polsce. Bardzo was o to proszę. Proszę wszystkich, nie tylko z Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale wszystkich moich rodaków, o wielkie pospolite ruszenie w naprawie Rzeczpospolitej. O to, żebyśmy wybory 2023 roku wygrali. Ale nie dla satysfakcji zwycięstwa. Żebyśmy też złożyli, i ja to przyrzeczenie tu składam, tą przysięgę, że te krzywdy wyrządzone naprawimy, że tych, którzy doprowadzili i rozkradli państwo polskie, ukażemy, że zbudujemy lepszą, silniejszą i bezpieczniejszą Polskę. Dla wszystkich. I to nie chodzi o jakąkolwiek zemstę. Tak jak wczoraj usłyszałem w Radłowie, mamy to zrobić dla przyzwoitości i sprawiedliwości i dla przyszłych pokoleń. Nam przewodzi, nam hetmani, w tym wszystkim Wincenty Witos. Jego myśl społeczna, jego filozofia życia, jego szacunek do pracy i do drugiego człowieka. To jest niezwykłe, że po 102 latach od tego wydarzenia, jakim była cud nad Wisłą, my nie świętujemy tylko i wyłącznie pięknego zwycięstwa, ale wspominamy myśl polityczną, społeczną Wincentego Witosa. I ona jest niezmiennie aktualna. Moim zdaniem ona jest coraz bardziej aktualna. On tak dużo mówił o edukacji, o tym, że wszystko wynika, wszystko, co zależy od człowieka, wszystko, co jest jego dobytkiem, pochodzi z pracy i z wiedzy. Dzisiaj tak bardzo trzeba postawić na edukację i pracę. To musi być tak naprawdę credo naszego programu. My jesteśmy stronnictwem pracy i edukacji. Takim musimy jeszcze bardziej być. Proszę was po raz kolejny i w tą rocznicę z największą mocą, jaką ja potrafię, ale
Ta moc musi odbić się od was i musi wyjść z was. Proszę o odwagę, bo tego nam wciąż najbardziej brakuje. Mamy przygotowanie, mamy umiejętności, mamy siły, ale potrzebujemy więcej odwagi. Nie lękajcie się. To są naprawdę często bardzo nikczemne postacie. I nie ma co się ich obawiać. Ja wiem, że dzisiaj mogą wam zagrozić palce. Mogą próbować upokorzyć czy utrudnić życie. Ale to się wszystko skończy. Tylko musimy mieć tą siłę, wiarę i odwagę w zwycięstwo i przekonanie do tego, że jesteśmy godni do sprawowania władzy w Rzeczpospolitej. Nie do wygrania wyboru, ale później do skutecznego rządzenia państwem polskim. Ja wierzę, że jesteśmy, ja wiem, że jesteśmy, mamy plan, mamy pomysł. Wiemy, jak uzdrowić tą sytuację. Mamy gotowe ustawy. W najbliższą środę będziemy odpytywać premiera i innych z naszej inicjatywy na dwóch komisjach sejmowych. Środowiska i gospodarki morskiej, gospodarki wodnej pod przewodnictwem Urszuli Pasławskiej i Marka Sawickiego. Tych, którzy dopuścili się tej katastrofy, tragicznej katastrofy ekologicznej, a może katastrofy zdrowotnej. Moi drodzy, chcę wspomnieć też w tej części historycznej, ale też finał będzie o przyszłości. O generale Tadeuszu Jordan Rozwadowski, prawdziwym dowódcy Bitwy Warszawskiej, zwycięstwa warszawskiego, który jako szef sztabu generalnego tak naprawdę w dniach kluczowych dla bitwy był wodzem naczelnym w obliczu dymisji Józefa Piłsudskiego. Wielu w II Rzeczpospolitej chciało to wymazać. Dlatego był więziony, myślę, że skrytobójczo zabity. Wielu w III Rzeczpospolitej nie chce go upamiętnić. My podjęliśmy inicjatywę budowy pomnika Tadeusza Jordan Rozwadowskiego. Ona nabiera coraz bardziej wyraźnych kształtów. Mamy poparcie generała Skrzypczaka, byłych żołnierzy Gromu, Fundację Grom. Mamy poparcie wielu środowisk, rodziny, fundacji całej, która jest ogromadzającą rodzinę Jordan Rozwadowski. Dopełnimy tego obowiązku, bo to jest wstydem dla państwa polskiego, że po 30 latach wolnej Polski nasz bohater nie ma godnego upamiętnienia. My o swoich bohaterach pamiętamy, ale to też jest nasz bohater. On nierozerwalnie był związany z Witosem, bo w roku 26, w obliczu zamachu majowego, był dowódcą sił prawdziwych, demokratycznych, rządowych, który słuchał prezydenta i premiera, a nie tych, którzy dokonali puczu wojskowego. Moi drodzy, dziękuję, że jesteście, że macie tą siłę w sobie być razem z nami. Dziękuję, że jesteśmy wspólnie z gospodarzem miasta Tarnowa, z Radą Miejską Tarnowa, że jesteśmy wspólnie z mieszkańcami Tarnowa, we wspólnocie, właśnie w Polsce lokalnej, w małej ojczyźnie. Będziemy uczestniczyli razem w dalszych uroczystościach, pamiętając naszej tradycji. Pójdziemy do katedry tarnowskiej. Z naszych przekonań, naszego wyboru, nie dla jakiegoś pokazu. Pójdziemy pod grób nieznanego żołnierza. Złożymy kwiat pod tymi pomnikami wdzięczności, które nas dzisiaj do wolności prowadzą. Wspomnimy też tych, którzy za wschodnią granicą walczą. Też o naszą wolność i o nasze bezpieczeństwo. Ten dzisiejszy dzień świąteczny koresponduje z tym, co się dzieje w niezwykły sposób dziś na Ukrainie. To, co było 102 lata temu, dzisiaj niestety znów rozgrywa się w Europie. Znów ludobójstwo, znów śmierć, znów wojna i pożoga. I znów z tego samego kierunku. Dlatego musimy zmienić Polskę, żeby Polska była naprawdę bezpieczna, żeby była naprawdę silna, żeby była miejscem najlepszym do życia. Cześć i chwała naszym bohaterom, cześć i chwała premierowi naszej wolności, cześć i chwała Wincentemu Witosowi.
Bardzo dziękuję koledze prezesowi. A o wystąpienie proszę posła do Parlamentu Europejskiego, wiceprezesa Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL, kolegę Adama Jarubasa. Kolego prezesie, koleżanki i koledzy, szanowni państwo. Kiedy nie było Polski na mapie, dążyć do niej, kiedy przyszła pracować dla niej, a kiedy była w potrzebie bronić jej. To motto życiowe wielkiego Polaka, przed którego pomnikiem stoimy, trzykrotnego premiera Rzeczpospolitej Wincentego Witosa. Jeden z najbardziej znanych epizodów, w rocznicę którego, bohaterskich epizodów polskiej historii, w rocznicę którego się dzisiaj spotykamy, Bitwa Warszawska z 1920 roku, to tylko jeden z wielu pięknych momentów w życiu tego wspaniałego, zasłużonego dla Polski człowieka. Zgodnie określanego przez historyków jako jednego z najwybitniejszych ojców polskiej niepodległości, premiera polskiej wolności. Wincenty Witos żył jak patriota. Dzisiaj pewnie zastanawiamy się, jaki może być wzór polskiego patriotyzmu. I z pewnością osoba Wincentego Witosa takim wzorem jest. Całe jego życie, począwszy od chłopca czytającego przy lampie naftowej pamiętniki Tadeusza Kościuszki, poprzez samorządowca, wójta, premiera, aż poprzez polityka, który skazany w haniebnym procesie brzeskim musiał w trosce o swoją wolność uchodzić za granicę. Jest wzorem patrioty. Zapłacił za przywiązanie do takich wartości jak sprawiedliwość, demokracja, solidarność, bardzo wiele. Szanowni państwo, dzisiaj możemy zadawać sobie pytanie, jak my współcześnie możemy starać się naśladować Wincentego Witosa. Współczesny patriotyzm ma nieco bardziej pragmatyczny wymiar. Nie musimy umierać w obronie naszej ojczyzny. Chociaż ta Europa, tak jak mówił prezes, staje się coraz bardziej niestabilna i oby do tego nie doszło. Ale współczesny wymiar patriotyzmu to takie pragmatyczne dążenie do tego, żeby pomagać sobie nawzajem, żeby realizować polską rację stanu jako mądre rządy. Niestety dzisiaj tego nie ma. Chcę zwrócić uwagę na jeden aspekt. Dzisiaj obserwujecie państwo na nowo, że w tym niespokojnym czasie, kiedy Polska powinna szukać przyjaciół, a nie wskazywać wrogów, tych wrogów nam niestety przybywa. Ale nie dlatego, że oni sami przeciwko nami działają, ale że my po prostu ich wymyślamy i kreujemy na naszych wrogów. Takim wrogiem stały się Niemcy, Unia Europejska. Dzisiaj z taką łatwością politycy rządzący, Jarosław Kaczyński niedawno, rezygnują z środków europejskich. Już nie tylko nawet z tego krajowego programu odbudowy, z tych ponad 200 miliardów, ale może z całej unijnej pomocy, z tych 700 miliardów. Szanowni państwo, nie mają prawa tego robić. I to my jesteśmy od tego, żeby zwracać uwagę, że dzisiejszy patriotyzm to nie takie tekturowe napinanie się i szukanie wrogów tam, gdzie ich nie mamy, ale pragmatyczna realizacja polskiej racji stanu. Dbanie o to, aby w tak trudnych dzisiaj czasach kryzysu energetycznego, zdrowotnego, środowiskowego po prostu realizowały instytucje państwa interes naszego narodu. Niestety dla rządzących ważniejsze jest działanie pod publiczkę i kreowanie po prostu, brutalnie mówiąc, propagandy. Dlatego jako ludowcy z tego miejsca, w tym czasie apelujemy do rządzących o opamiętanie, chociaż powoli chyba przychodzi już tracić wiarę w to, że ta butna władza jest do tego zdolna. Dlatego jest nadzieja, że Polacy w najbliższych wyborach odsuną owładniętego obsesjami antyzachodnimi, nielubiącego świata
lidera tego obozu, który przesiaduje na ulicy Nowogrodzkiej i zaufają tym, którzy będą mogli budować prawdziwe braterstwo i pojednanie między Polakami, bo tego naprawdę dzisiaj potrzebujemy. Potrzebujemy odbudowania zaufania, wykorzystania szans, odblokowania energii przedsiębiorczości Polaków, która tkwi w nas, w samorządach lokalnych, zaufania, które niestety przez ostatnie lata zostało zburzone. Dziękuję za to, że jesteśmy. My wczoraj w Kielcach również stanęliśmy przed pomnikiem Wincentego Witosa. Od 4 lat mamy to miejsce w towarzystwie marszałka Zgorzelskiego. Pozdrawiam wszystkich zebranych tutaj sympatyków i członków Ruchu Ludowego, mieszkańców Tarnowa. Niech żyje Polska. Bardzo dziękuję koledze posłowi za wystąpienie, a o wystąpienie uprzejmie proszę prezydenta miasta Tarnowa, pana Romana Ciepielę. Szanowny panie prezesie, panie i panowie, po raz kolejny, już trudno zliczyć, który raz spotykamy się w ten przedpołudniowy, trzeba przyznać, skwarny dzień, bo tak się składa, że zawsze 15 sierpnia nam słońce dopisuje. I patrzymy na pomnik, na którym jest sentencja wypowiedziana przez Wincentego Witosa. Największym dobrem jest wolna Polska, wolna ojczyzna. Te słowa były wypowiedziane jeszcze długo przed 1920 rokiem. Stanisław Sorys przypomniał nam z wielką szczegółowością przebieg Bitwy Warszawskiej i okoliczności wojny polsko-bolszewickiej. Żołnierze, polscy żołnierze, którzy walczyli w obronie naszej ojczyzny, musieli być mocno zmotywowani, aby tę wojnę i tę bitwę wygrać. Ta motywacja brała się właśnie z takiego przekonania, że walczą o wolną ojczyznę. Nie dowiedzieli się tego w czasie rekrutacji, kiedy zostali zaproszeni albo zmobilizowani do udziału w walce. Oni dowiedzieli się to w swoim domu, w kościele, w szkole, a przecież pochodzili z różnych zaborów. Jeszcze 2 lata wcześniej nie było Polski, nie było jednego systemu edukacyjnego. Na tym samym polu walki spotykali się ci, którzy byli z Prus, którzy byli z Galicji i z zaboru rosyjskiego. Ale walczyli dzielnie i zwyciężyli. Dla nas, dla naszej wolności. Czym jest patriotyzm? Adam Jaruba przed chwilą zapytał. To jest właśnie wychowanie, to jest ten proces edukacji, to jest ta praca dla swojej ojczyzny. I kiedy przychodzi czas, to również walka i gotowość oddania życia i własnej krwi. Waldemar Pawlak, kiedy otrzymał nominację na premiera, przyjechał tutaj do Tarnowa. Było tak samo gorąco jak dzisiaj. Przyjechał skromnym samochodem, polonezem. To był gest, który miał pokazać, że nie wyróżnia się, że jest osobą, która jest z nami. Kiedy 10 kwietnia premier polskiego rządu, Mateusz Morawiecki, przyjechał do Tarnowa, to końca kolumny limuzyn nie było widać. A przyjechał odsłonić pomnik, który nie został nawet uzgodniony z radnymi miejskimi. Jakże różne postaci w naszej historii przychodzi nam oceniać i historia ocenia. Jednych stawia na pomnikach, a miejsce innych zobaczymy, gdzie będzie. Bo buta zawsze krąży przed upadkiem. Jeżeli dzisiaj słyszymy, nawiążę do słów pana prezesa Kosiniaka-Kamysza, jeżeli dzisiaj mamy do czynienia z jedną z największych katastrof ekologicznych w zachodniej Polsce i czytamy, że wojewoda dolnośląski jest na urlopie, to co my sobie możemy o sprawności naszego państwa pomyśleć i powiedzieć? Kiedy wspominany dzisiaj wielokrotnie Wincenty Witos odstawił swój pług, tak legenda mówi, do stodoły i pojechał objąć tekę premiera.
To był to wyraz odpowiedzialności, ale również symboliczny akt wyboru człowieka, który pochodzi stąd, z tej ziemi, z ludu polskiego. Kiedy marszałek Śmigły-Rydz 17 września opuszczał, ten wątek też był już dzisiaj opowiedziany, opuszczał nasz kraj, to stolica, Warszawa, walczyła. A przecież generał, wtedy w randze generała, Śmigły-Rydz, był jednym z aktorów, jednym z dowódców wojny polsko-bolszewickiej. Co się stało w międzyczasie, pomiędzy rokiem 1920 a 1939? Co się stało z mądrością tych polityków, ich odpowiedzialnością? Gdzieś się rozmieniła, gdzieś utopiła się po drodze. Czy dzisiaj nie mamy podobnego wrażenia? Przypomnę jeszcze raz początek lat 90. Wielki ruch obywatelski, Solidarność i przejęcie odpowiedzialności za Polski. I dzisiaj Polska plemienna, Polska, która jest dzielona na lepszych i gorszych. Jeżeli nie odwrócimy tego procesu, to nawet najbardziej nowoczesne armie nie obronią naszej wolności. To my musimy ją zbudować w swoich umysłach, w swojej chęci bycia prawdziwym patriotą. Pan prezes Władysław Kosiniak-Kamysz zaprosił do katedry, zaprosił pod grób nieznanego żołnierza. Ja również Państwa bardzo serdecznie zapraszam. To są miejskie uroczystości. Ale powiem więcej. Ja wiem, jaki jest stosunek Polskiego Stronnictwa Ludowego, osobiście pana prezesa i wielu aktywnych członków PSL-u do postaci Józefa Piłsudskiego. Ale zapraszam Państwa pod pomnik Piłsudskiego, który stoi przed dzisiejszym Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim, w miejscu godnym dla Tarnowa i jest symbolem wolności, odzyskania niepodległości. To, co później się wydarzyło, jest do oceny, jest oceniane bardzo, bardzo krytycznie. Bardzo krytycznie. Ale to nie powinno nas zniechęcić do tego, żeby pokazać tutaj w Tarnowie, że Polska jest jedna, ma różne oblicza. Możemy się o nią spierać, możemy różnie oceniać nasze dni w historii. Możemy się kłócić o przyszłość. Najlepiej, żeby ona była wspólna i zgodna i wymarzone plemię polskie. Chociaż możemy mieć w różnych sprawach różne zdania. Witam Państwa bardzo serdecznie w Tarnowie i jak każdego roku cieszę się, że sprzyja nam i atmosfera pogodna, jest z nami orkiestra, która dzielnie wytrzymuje, tak jak my wszyscy, promienie słońca i zapraszam do uczestnictwa we wszystkich pozostałych aktach dzisiejszego dnia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu prezydentowi za wystąpienie.